projekt uchwały w sprawie darowizny działki przy ulicy Głębiej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. I ponownie proszę pana przewodniczącego Projekt Komisji Architektury Infrastruktury Komunalnej w sprawie darowizny działki na przy ulicy Gołębi na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie wniosek dotyczący darowizny nieruchomości przy ulicy Gołębiej składającej się z działki ewidencyjnej nr 544/5, więc obręb 1, jednostka ewidencyjna w mieście na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego, właściciela sąsiedniej działki nr 371, z uwagi na to, że jest to teren miast krakowskich wpisanych do rejestru żołnierzy. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Uchwała na wniosek Wydziału Skarbu Miasta pismo znak GS01-6841-17-2013. Tak, bardzo dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Jest dość tak króciutko napisane, a uzasadnienie, że jest to uchwała na wniosek Wydziału Skarbu Miasta. Więc czy my ten wniosek Skarbu Miasta możemy usłyszeć, że tak powiem, bo nie sądzę, żeby Wydział Skarbu Miasta nie wiedział, który teren należy do zabytkowej części Szlanka, który nie ma. W związku z tym, jeśli jest to możliwe, to odczytanie tego wniosku. I to ten wniosek zawierał. Tak. Tam było uzasadnienie. To co było, ja bym chciała usłyszeć. Uchwalę, no to tam jest jeszcze więcej materiału. No chcą dookoła kolegium nową w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ewentualnej darowizny nieruchomości położonej w obrębie jednej, w obrębie pierwszym jest jednostka ewidencyjnej w Śródmieście przy Gołębiej składające się z działki ewidencyjnej nr 544/5 na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego, właściciela sąsiedniej nieruchomości składającej się z działki nr 371, przedkładając w załączeniu kserokopię mapy ewidencyjnej, zwracam się z prośbą o wydanie opinii przedmiotowej sprawy. To jest... Chodnik. No może w skrócie powiem państwu, o co chodzi. Nie wolno. Proszę? Nie wolno. Chodzi o fragment chodniczka, tak to nazwijmy, takiej małej kostki brukowej, który jest wokół... Nie wokół właśnie. Wokół kolegium nowum. Nie wokół. Tam na rysunku było wyraźnie wokół trzech, trzy ściany. Frontowe i dwie przyległe. Czy ja mogę dobrać panie radny? Może pan mieć odmienne zdanie, zaraz pokażę mapę. Który jest moim zdaniem w oku kolegium nowym, czyli przy ścianie. Nie w oku całego kolegium nowym, tylko fragmentu. Część działki należy do wojewody, część należy do miasta. I w związku z tym, że Uniwersytet Jagielloński planuje na 650-lecie istnienia bardzo dużej inwestycji, kilkudziesięciomilionowej, która trwa cały czas, wielokrotnie będzie trzeba na tym fragmencie stawiać rusztowania i obliczyli, że koszt tych rusztowań wynosiłby około niecałe 200 tysięcy złotych. Dzierżawy tej działki, opłata za korzystanie. W związku z tym, że wojewoda wyraził się przychylnie, chce odstąpić tą działkę Miotowi, miasto zadało pytanie, czy dzielnica też daje pozytywną opinię i wtedy podejmie własną. Więc do nas należy tak naprawdę zaopiniowanie, czy zgodnie z naszym sumieniem. Wyślę państwu mapkę, jak to wygląda. A
Dziękuję. Jest pan radny Krzysztof Baro, później pani radna. To jest, proszę państwa, darowizna. Uniwersytet, jak byśmy na komisji, nie, nie byliśmy jednomyślni, ale większość radnych była na komisji za, w tym przewodniczący Krzeszkowski. Więc uniwersytet nie jest jedną instytucją. No, w gruncie rzeczy miasto ma dziurę budżetową, w związku z tym lepiej by było, jak oni nam te pieniądze, albo oni to kupili, bo oni mogą to w miastach kupić. Dlaczego oni to mają dostać za darmo? A jak nie chcą tego kupić, no to niech płacą za tą dzierżawę przy tych rusztowaniach. No, to nie jest jakaś nadzwyczajna rzecz, żeby oni nie mogli zapłacić za tą dzierżawę. I proszę państwa, mimo wszystko o tą negatywną opinię. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani radna Krzyżycka, bardzo proszę. Proszę państwa, sytuacja jest następująca. Plany są wpisane w uzasadnieniu do rejestru zabytków. Jest to jedna olbrzymia działka chroniona ściśle prawem. Przy plantach znajduje się szereg instytucji, nie tylko uniwersytet, tylko dookoła plant jest szereg instytucji, które są w podobnej sytuacji jak uniwersytet. I jeżeli zrobimy precedens, że uniwersytetowi jakby za darmo odpuścimy taki, no w sumie wąski pas, ale niemniej jednak to jest dosyć duży budynek, więc to jest ładnych parę metrów tej działki, to kto wie, czy z niej idąc za uniwersytetem, następne instytucje się nie zgłoszą do nas o zaopiniowanie kolejnych wąskich pasów wokół ich budynków. Poza tym właśnie to, co podnosił pan Krzysztof, że no niby dlaczego z mienia gminy mamy za darmo odpuszczać no kawałek było nie było gminnej działki, to w takim miejscu. Czy dla uniwersytetu to są takie strasznie duże koszty? No może mogą być jakieś zwolnienie z tych opłat, bo są stosowane takie ulgi. Jeżeli to tak są straszne, niewyobrażalne pieniądze dla uniwersytetu płacenia za postawienie rusztowań i dzierżawę tego gruntu na czas remontu. Ale tym sposobem posuwamy się do tego wąskiego pasa, ale niemniej jednak pasa raz na zawsze, jeżeli to będziemy się oddać. Więc bardzo proszę się zastanowić, bo uniwersytet uniwersytetem, ale to jest jednak rejestrowa działka. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ja mam wiarę? Może się pan jeszcze. Ja chciałem tylko dopowiedzieć, że z całym szacunkiem dla pani zdania ja wyrażam odmienne, ponieważ za chwilę powiem dlaczego. Uniwersytet Jagielloński to nie jest jakaś tam kolejna instytucja, która sobie leży przy plantach, tylko to jest najstarszy uniwersytet w Polsce, jeden z najstarszych w Europie. Więc nie można go porównywać do jakiejś tam innej instytucji. Proszę pana, ja wiem, że to jest uniwersytet, natomiast jest seminarium krakowskie. Ale czy mogę dokończyć zdanie? Panie, dziękuję. Niestety dokończę. Wpłynęła poprawka do tego projektu uchwały, przełożona przez pana przewodniczącego Komisji Architektury. Odczytam tą poprawkę. W sprawie darowizny działki Czujcy Gołębi na Rodzinie Bielskiego o treści zmienia się. Punkt pierwszy, słowo negatywnie zastępuje się słowem pozytywnie. Punkt drugi, skreśla się słowa z uwagi na to, że jest to teren plant krakowskich wpisanych do rejestru zabytku. Bardzo bym prosił teraz pana przewodniczącego o zabranie głosu w tej sprawie. Jeszcze chciałem w trakcie. Ale wcześniej się pan przewodniczący zgłaszał. Też. Jeszcze nie głosujemy poprawki. Proszę państwa, chciałbym jeszcze raz powtórzyć tylko szanownym przewodnictwem, przewodniczącym, że to nie jest jakiś tam rzeczywiście obiekt czy nawet uniwersytet, bo jest to państwowy uniwersytet, najstarszy w Polsce, czyli nie będę powtarzał. W przyszłym roku będzie obchodził 650-lecie, tak na pamiętnie. Mam taką wielką nadzieję, że również jako dzielnica te obchody się włączymy dla własnej inicjatywy. Natomiast to co zapisałem, a ten fragment tej działki, no to nie są kanty. To nie są kanty, to jest chodnik, który tam jest od iluś tam lat. Co najmniej 20. No nawet chyba więcej, ale to już nie wchodzę w szczegóły. Bo to jest zielona działka, która rzeczywiście tak potasza, potasza w tym, w którym
proszę Państwa o poparcie tej poprawki. Bardzo dziękuję. Pan radny Balcewicz, bardzo proszę. Może nie porozumienia w temacie 10 czerwca. Towarzyszyłem panu prezydentowi w jego obowiązkach służbowych i w tym czasie właśnie pan sekretarz Stańczyk przedłożył taką, to znaczy inaczej, przedłożył wniosek Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był złożony post factum, mianowicie Kolegium Nowym było remontowane. W związku z powyższym postawiono rusztowanie konieczne, remont trwał dość długo i w związku z powyższym za zajęcie miejskich gruntów pod rusztowanie została naliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota rzeczonych 160 tysięcy złotych. Uniwersytetowi Jagiellońskiemu wydało się to kwotą zbyt dużą, zbyt wybudowaną i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym próbowano w jakiś sposób rozwiązać tą sprawę i pan sekretarz Stańczyk zaproponował, że najlepszym rozwiązaniem byłoby podarowanie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu tego kawałka. Więc gwoli wyjaśnienia, takie są jakby praprzyczyny całej uchwały. Natomiast ja myślę, że wobec, nie chcę tutaj, to znaczy inaczej, nie pamiętam dokładnie paragrafu Konstytucji Rzeczpospolitej, która mówi, że wobec, że wszyscy obywatele, czy też wszystkie podmioty wobec prawa są równe. Więc ja nie widzę tu powodów, abyśmy robili jakieś wyjątki w stosunku do Uniwersytetu Jagiellońskiego, tylko wszyscy powinni być traktowani jednakowo. Jeżeli władze miasta dojdą do wniosku, że ten kawałek Uniwersytetowi trzeba sprzedać, no to trzeba to po prostu sprzedać, bo z jednej strony my bilansujemy budżet i się dziwimy, że jest dziura, że nie ma na tamto, natomiast miasto ze wszystkich stron przez różne podmioty jest atakowane i te pieniądze, ten majątek miejski jest uszczuplany na wszystkie możliwe sposoby. Tyle chciałem Państwu wytłumaczyć. W związku z tym zmienia Pan, chce Pan złożyć poprawkę o sprzedaż tego gruntu? To znaczy nie, no ja przychylam się do wniosku, który został sformułowany pierwotnie. Dobrze, dziękuję. Pani radna Tyler, bardzo proszę. Zwykle bywa tak, że ponieważ Uniwersytet Jagielloński jest instytucją państwową, przylega do niej grunt wojewódzki, który też należy do Skarbu Państwa, jest też miasta Skarbu Państwa. W związku z tym zwykle bywa tak, że jeśli miasto przekazuje swoje działki instytucji będące własnością Skarbu Państwa, dostaje działkę zamienną. Czyli za tą działkę, którą byśmy ewentualnie, może nie w tym momencie, darowali na rzecz Uniwersytetu, wojewoda powinien wskazać działkę o równej, wszystko jedno gdzie, o równej wartości. Tak ludzie starali się o wykupienie mieszkań i nie było to możliwe, ponieważ grunt, na którym były położone budynki, częściowo należały do Skarbu Miasta i trwało to około 10 lat, znam taki przypadek, gdzie wreszcie doszli do porozumienia, że można zamienić grunt państwowy na grunt gminny, żeby można było te mieszkania wykupić. Więc nie widzę tutaj problemu również w tym przypadku, jeśli wystąpił z taką propozycją uniwersytet, żeby wojewoda wskazał inny grunt zamienny, czyli grunt za grunt. Chętnie możemy oddać ten kawałek gruntu, który z trzech stron tam przylega i jest jakiejś tam szerokości, ale za grunt równoważny w innym miejscu od Skarbu Miasta. Bardzo dziękuję. Pan radny Jarubowski. Ja jestem przeciwko tej poprawce, od początku byłem, a po tym, co powiedział pan Jacek Balcewicz, utwierdza mnie to w przekonaniu, ponieważ ostatnio robi się mocne, że pan prezydent rozdaje grunty miejskie na przykład po 9 groszy za metr kwadratowy, wynajmuje 30 hektarów. Teraz okazuje się, że pan Stańczyk w imieniu pana prezydenta też chce rozdawać grunty miejskie.
Poza tym, nie wiem czy akurat w tym przypadku, ale gdyby ktoś na UJOT-ie pomyślał, to można było wystąpić do Wydziału Skarbu o dopełnienie działki UJOT-u o ten kawałek. Nie wiem czy w tym przypadku konkretnie można, ale jest procedura, która pozwala na dopełnienie działki u PAS. Więc po prostu UJOT chce sobie to wziąć za darmo. A jednocześnie od tam ponad 10 lat UJOT na ulicy Częszczyk Gołębie i ulicy Jagiellońskiej ma prywatny parking dla pracowników, gdzie nie ma nikt wjazdu. Ten parking jest pilnowany. Dzierżawi, ale nie może tam wjechać mieszkanie. Część ulicy Gołębie i Dzierżawi. Ale Jagiellońskiej też nie można wjeżdżać mieszkańcom. Musisz mieć indikator UJOT-u i panowie ze Straży Rektorskiej, zamiast pilnować pana rektora, do godzin popołudniowych stoją i pilnują, żeby tam nikt nie wjeżdżał. I tak jak powiedział pan Jacek, nie jest rolą prezydenta miasta rozdawanie własności komunalnej, która należy do mieszkańców i słuszna jest droga, którą proponuje pani Ania. Zwiększenie ujęcia wstąpi na tą drogę, jeżeli jest taka możliwość dopełnienia działki o ten pas. Za to się płaci. Jest procedura, która trwa około 2 lata. Zakładam, że dla mnie to mogłaby trwać trochę krócej. Nie wiem, czy akurat i tak dalej. No, sorry. Pan prezydent nie rozdaje własności mieszkańców. Bo to, co mówi pani Ania, jest właściwe, bo na pewno jest jeszcze wiele kamienic w Krakowie, które leżą na terenach należących do Skarbu Państwa, czyli we władaniu wojewody. I akurat może jest to okazja, żeby się zamienić. Jest kamienica przy ulicy Marszyńca. No, no to już mamy. I może jest to okazja, żeby się zamienić symbolicznie z panem wojewodą. Za kamienica, za teren. No nie, teren, nie, teren kamienicy. No, kamienica leży na terenie. Tyle, łatwo jest rozdawać niż swoje. Bardzo dziękuję, pan radny Sędzio. Dziękuję. To jest Uniwersytet Jagielloński. Tutaj w moim odczuciu, że się tak sobie zaczyna tak ważyć te sprawy, nie wiem, po deweloperstwu, ja chcę innych takich bardziej potocznych słów używać. Takie ważenie tu oddać, tam wziąć, tutaj może się gdzieś ułożyć, zrobić wspólne porozumienia. To jest Uniwersytet Jagielloński, to pokazuje 650-lecie. Proszę wziąć pod uwagę, proszę Państwa, ja nawet takim torem pozwolę pójść. To nie jest taka błaha w moim odczuciu uchwała. To będzie zaraz w moim odczuciu, w mojej ocenie medialne. Będą nas pytać, nas radnych. Będą pytać, co by się stało. Rada dzielnicy pierwszej, gdzie mieści się najjaśniejszy Uniwersytet Jagielloński. Jasne. Przepraszam, to jest moje odczucie. Bardzo chętnie. Jeszcze raz bardzo Państwa proszę o takie rzeczywiście głosowanie. Ja przepraszam, ja naprawdę chciałem bardzo krótko, może to będzie chwilę trwało, ale naprawdę zanim powiem na ten temat, to chcę to powiedzieć z jakiejś opozycji. Jestem absolwentem tego uniwersytetu, mój ojciec tam wykładał i jestem dumny z tego, że jestem absolwentem tego uniwersytetu. Ale od 30 lat, właściwie od 20 paru, że tak powiem, za wolnej Polski on idzie w dół. Kiedy tam, za czasów, kiedy ja studiowałem, tam się wchodziło z komuny na teren wolnej Rzeczypospolitej, tak w tej chwili jest na odwrót. Ja w tej chwili mam niemal co tydzień kontakt z ludźmi, którzy są przyjmowani lub są wręcz już studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poziom tego towarzystwa jest porażający. Po prostu ten uniwersytet w tej chwili ma przyn i lata i nazwę, ale w tej chwili nie reprezentuje tego poziomu, jaki powinien reprezentować. I to jest dawanie prezentu komuś, kto się posługuje szyldem, a do tego szyldu nie dorasta. To jest tylko moja opinia, ale ja, tak jak mówię, mam ciągle kontakt z młodzieżą uniwersytetu i nie wstyd za tych ludzi. Ja mam jeszcze jedno. Bardzo dziękuję pani radna. Przepraszam bardzo, mam jeszcze jedno zapytanie odnośnie. Złożyłam wniosek o odesłanie do komisji w celu doprecyzowania i ewentualnie działki zajęć. Ale czytam tutaj z raportu rejestru gruntów, który jest załączony. Działka 544 przez 5. Obręb pierwszy o powierzchni 267 metrów. Księga wieczysta. Władającym jest Stare Miasto, Wydział Gospodarki Komunalnej, jeszcze to jest niezmieniony prezydent dzielnicowy, jest władającym, natomiast właścicielem jest Skarb Państwa. Więc co my mamy dalej robić? Skarb Państwa na Skarb Państwa, my możemy się jedynie zrzec władania.
również. A właścicielem i tak jest Skarb Państwa. Jest kolejka, więc trzeba wyjaśnić to prawo. Tu jest pismo pełnomocnika wojewody. Jest tam pismo pełnomocnika wojewody. No, ale jeśli wy... Czy pani czytała pismo pełnomocnika wojewody? Jeszcze nie, ale czy tam nie jest gruntów, to jest właściciel. To wyczerpuje pani tutaj obiekt. Pismo pana pełnomocnika wojewody wyczerpuje pani obiekt. Dobrze, dziękuję. Płynął od pani radnej wniosek o cofnięcie do komisji, ale wcześniej jeszcze do głosu zgłosił się radny Jakubowski, radny Polski. Bardzo proszę. Panie Angierdzie, ja tylko sparafrazuję tą pana wypowiedź przed wypowiedzią pana Wojtka Pasternaka. Niech mi pan da, nie wiem, 100 tysięcy złotych, a ja pana w imieniu rozda. To jest na tej zasadzie, nie? Że nie swoje pieniądze chce pan darować. Dziękuję. Dziękuję pan radny. Pan Sęczek zwrócił uwagę na taki wymiar medialny. Proszę pana, dziennikarze tylko czekają na taką informację o darowiznie gruntów w centrum miasta. Jeżeli do nas dziennikarze się zgłoszą, to my powiemy, nas nie interesują symbole, tylko nas interesują transakcje w tej konkretnej sprawie. Kilkaset lat tradycji. Z jednej strony jest kilkaset lat tradycji i dziedzictwa, a z drugiej strony jest kwestia związana z transakcją, którą można uregulować w konkretny sposób. Ten sposób został tutaj wskazany i bardzo się cieszę, że większość z Państwa, czy w zasadzie wszyscy, wyraźnie powiedzieli, że to należy rozwiązać w drodze wymiany, zamiany, w drodze kupna, sprzedaży, ale nie darowizny, nie w tym miejscu i nie między tymi podmiotami, ze stratą oczywiście dla Skarbu Państwa. Dobrze, dziękuję jeszcze raz wodzem, ja bym bardzo prosił pana radnego Oskiego, żeby nie mówił, że wszyscy, bo ja czegoś takiego nie mówiłem, że wszyscy, bo pan powiedział, że wszyscy. Tutaj wszyscy. Ja sobie wyobrażam. To dobrze, to wyjątki pana. W takim razie wpłynął wniosek o odesłanie dalej do poprawki wcześniejszej. O odesłanie do komisji. Kto z państwa jest za odesłanie do komisji? Tak. 10 osób jest za odesłaniem. Kto jest przeciw? 8 osób jest przeciwko. Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. Bardzo dziękuję. W takim razie projekt zostanie wysłany z powrotem do komisji. Mam nadzieję, że następny projekt będzie miał poparcie całej Rady, tego życzę komisji. Przechodzimy do kolejnego.